Słuchajcie, wracam trochę wcześniej z pracy i jadę robić tatuaż. W końcu. Jeszcze nie mogę doczekać. Nie wiem dlaczego to boli, ale lubię to uczucie. Jedziemy, zobaczymy jak będzie. Dzisiaj postaram się wszystko nagrać. A będzie to tatuaż na pewno z przyczepką, na pewno karawaningowy, na pewno jakieś elementy podróżnicze, bo na tym mi zależy. A jak dokładnie wyjdzie, to zobaczymy. Pewien pomysł, zarys jest. Chciałem, żeby to było w stylu trash polka. Tatuażystka ma trochę inną wizję. Jakoś to razem uzgodnimy i zobaczymy, co nam wyjdzie. Dobra, jesteśmy na etapie projektowania. Trochę tu powymyślałem. Stąd tutaj gdzieś? A, żeby tak. No, tak. Krzywizna krzywizny. No nie wiem, jak to widzisz. Masz większe doświadczenie, jak to będzie wyglądać w ogóle. No powiem ci, że z tymi literami mi się bardziej podoba. To jest właśnie bardziej to, co chciałem. Ja bym jeszcze tutaj tak, wiesz, żeby to nie było takie kopie wklej z tą przyczepą. Mm-hmm. Ja bym ją po prostu obrysowała, tak? To bardziej, żeby to było graficzne też. Znaczy, no na pewno zrób tak, jak uważasz, żeby to było ładnie, nie? Bo to nie musi być jako zdjęcie. To z Polską. Chcesz, żeby tak było? To jest chyba fajny akcent pomysł. Akcent patriotyczny. Nie, chyba jest okej, okay, bo coś się dzieje. Nie, mi się to podoba, ten tak, pomysł. Tak, no tak trochę wypełniłam, żeby tam była jakaś jeszcze kropka. Może to wydrukujemy i przyłożymy do ręki, zobaczymy, jak to się ma. Dobra, musimy troszeczkę zmniejszyć chyba przyczepę, to powiększyć. I no już nieźle jest. Ja bym nie robiła tak do samego... Aha, no dobra, bo jak koszulę założę, to może... Koszula koszulą, ale tutaj po prostu linie się będą rozwiewać na... Aha, dobra. Na zgięciu. Dobra. To trzeba będzie mniejszą dziać, a tę mapkę taką już zostawimy. Dobra, pierwszy etap. Golenie ręki. O, patrz, jak masz piękną sznytę, którą można wkomponować. No właśnie, jak nóżka sarenki. Zdjęcie. No i fajnie wygląda. Będzie pan zadowolony. Będzie. Będę. Dobra, i tu co? Szykują się tusze. A to jest wazelina? Tak. Wazelina, igiełki. Takie do wypełniania, ile tam jest igieł? Od trójki do 19. O, zacznijmy od razu z grubej rury. Wiesz co, na ręce nie mam prawie w ogóle czucia. Dobra. Teraz będzie kucie, zobaczymy, czy się nie popłaczę. Postaram się nie płakać. Zobacz, jaką fajną ma Milena maszynkę. Pierwszy raz taką widzę, bezprzewodową. Z Wi-Fi, pierze pod węzeł. Dobra, nie oddychaj. Uda się. Zobaczcie, czarna krew mi się wylewa. Jednak nie mam błękitnej. Cały świat to teraz zobaczy. Ile tak bez oddechu umiesz? A, sorry. Słuchajcie, co godzinę oddech. Kiedy za mało lata, to się z jakichś silniczków, od samochodzików kombinowało, jak tam ktoś chciał zrobić tatuaż. No nie jestem aż tak stara, ominął mnie ten etap. O kurde, wydało się, ile mam lat. Naprawdę, że u mnie starsi koledzy to robili właśnie sobie z długopisa, silniczka od samochodzika i z czegoś tam jeszcze. No. W latach 90. Ja widziałam jakiś czas temu gdzieś tam taki mem latał. Jakiś Hindus zrobił nawet zapalniczki, maszynkę. No, można pewnie. Można. To na tym, na pomarańczu, na bananie, nie? Czy? Tak, pomarańcz, nawet grapefruit lepiej imituje ludzką skórę.
gdzieś tutaj podobno każdy płacze. Tak jest. Prawie każdy. Musisz płakać, bo tak to sobie ktoś pomyśli, że to nie boli. No to siebie nie boli. Jeszcze ktoś pomyśli, że ten, że udajemy. Ała, ała, jak to boli, o nie. Właśnie, o nie. Tylko mnie twardzieli. Szybko. Underground. Musi boleć. Bo sobie każdy głupi robi, jakby nie bolało. No, to sobie tatuaż robię, jak nie boli. Moja czarna krew się leje. No i jest. Początek. Pierwsza przerwa po około godzinie pracy. Już widać zarys, że będzie coś fajnego. Jeszcze trochę koloru później przyjdzie i będzie super. Przyciapka. Tutaj jest wzór, który zaprojektowaliśmy. A tutaj powoli, powoli wykonanie tego. Co teraz? Kolory lecimy. Dobra, i koniec, tak wyszło. Jest projekt i jest wykonanie. Bardzo fajnie wyszło. Dobra, teraz co? Sztuczną skórę zakładamy. Tak jest. Jest. Masełko do pielęgnacji i instrukcje obsługi. I dzień drugi.
Tatuaż sobie goi się, wszystko ładnie wygląda. Oczywiście jest to trochę porozmazywane, bo surowica wychodzi pod tą sztuczną skórą, co mam. I tutaj każdy tatuażysta inaczej każe pielęgnować. Akurat Milena poleciła mi, żebym około 3 dni nosił tą sztuczną skórę, dopiero później ją zdjął pod prysznicem i sparował kremem, który dostałem. Więc tak tym razem uczynię. Różnie tatuażyści kazali, ale zawsze było dobrze. Zawsze to dobrze wychodziło. I mamy dzień trzeci, czyli 2 dni po zrobieniu. Jutro będę ściągał tą folię, tą sztuczną skórę niby, która oddycha. Już mi powoli tutaj się zawija, więc już zacząłem smarować kremem. No i jutro będę ściągał, umyję i zobaczymy, jak to wygląda. Ja sama. No i noszę tatuaż już 3 dzień. Zaraz ściągnę tą sztuczną skórę. Ja sama! Tak, Lila mi ściągnie. Tutaj już widać, że się ona podwija, więc i tak trzeba ją ściągnąć. Umyjemy tatuaż i zobaczymy, co z tego będzie. Wchodzimy do wanny. A Lila ściąga. No mocno. Nie bój się. To jest taka folia, wiesz? Chyba mocno. Dobrze. Ściągaj. Przykleiło się. Mocno, złap całe. Co? Taki B? Chciałaś ściągnąć? No, udało się nam ściągnąć, prawda, Lilcia? No. Boiłaś się? No troszkę Lilka bała się, tak jakby myślała, że mi prawdziwą skórę ściąga. Teraz to wszystko ładnie umyję i zobaczymy, co z tego będzie. Już widzę, że jest ładnie. No i kolejny dzień, tatuaż powoli się goi.